Dzień dobry moi drodzy, witajcie w nowym filmiku i dziś zapraszam Was na taki luźny daily vlog. A co? Dla odmiany. Jak widzicie, jestem już gotowa do wyjścia, ponieważ za moment ja i Max mamy do załatwienia kilka spraw, więc wychodzimy. Najpierw jedziemy do schroniska, zresztą jak co roku o tej porze, zawieźć dary dla zwierzaczków. Później chcemy podskoczyć na bazarek, kupić świeże kwiaty, a na zakończenie chcemy też podjechać do Biedronki, ponieważ Max wypatrzył wczoraj w gazetce, że trwa tydzień włoski. Jest tam kilka produktów, które bardzo dobrze znamy i które chcielibyśmy kupić z małym zapasem, ale jest też kilka takich produktów, których nie znamy i chcielibyśmy wypróbować. Także mam nadzieję, że nam się uda wszystko dzisiaj załatwić. Nie jest tego dużo, ale wymaga to trochę czasu. Pomyślałam sobie, że pokażę Wam jeszcze, co mam dzisiaj na sobie. Beret wełniany z H&M. Kupiłam go w zeszłym roku właśnie w takim przepięknym, karmelowym kolorze. I tutaj przypięłam sobie broszkę z bursztynami w 4 kolorach, którą przywiozłam z wakacji z Sopotu. Pod spodem mam zielony golf z H&M-u, też chyba kupiłam go w zeszłym roku. Na wierzchu, jak widzicie, mój karmelowy płaszcz od marki Holistic, torba brązowa Pinko, a pod spodem mam zielone dżinsy z Zary i one już mają chyba kilka lat, a do tego kozaki, takie brązowo-karmelowo-zielone Prima Classe. Tak się dzisiaj prezentuje. Ciepło, wygodnie i jedziemy załatwiać sprawy, najważniejsze sprawy. Zabieram Was oczywiście ze sobą i życzę Wam miłego oglądania. Dobra, pierwsza sprawa już załatwiona, byliśmy w schronisku, oddaliśmy dary dla zwierzaczków i myślę, że w przyszłym tygodniu pojedziemy zabrać pieski na spacer. Ja generalnie nie mówię Wam o takich rzeczach tutaj na moim kanale, ale jest też duża grupa osób, które śledzą mnie już od bardzo, bardzo dawna i doskonale o tym wiedzą, że ja udzielam się w różnego rodzaju akcjach charytatywnych, wspomagam schroniska, wspomagam różne takie strony, na których można zakupić rzeczy, dary właśnie dla zwierzaczków. Adoptowaliśmy jakiś czas temu 2 pieski internetowo, kilka lat temu i cały czas tam je wspomagamy. Także może w sumie powinnam częściej Wam o takich rzeczach mówić, bo może i to by Was trochę zmobilizowało do tego, żeby zwierzaczkom właśnie w jakikolwiek sposób pomagać. Jeśli chodzi o te dary dla schroniska, to powiem Wam, że my tak raz, 2 razy do roku zawozimy oprócz worków z karmą, czy na przykład żwirkiem dla kotów, takie rzeczy, które nam się uzbierają przez cały rok, z których już później nie korzystamy, jak na przykład ręczniki, prześcieradła, pościel. Oczywiście są pewne ograniczenia i zawsze na stronie schroniska są podane informacje, co schronisko przyjmuje, a czego nie przyjmuje. I warto się tym sugerować, nie przywozić na przykład ścierek albo obrusów, bo na nic się to nie przydaje. Ale właśnie na przykład jakieś zużyte pościele, z których już nie korzystamy, czy ręczniki właśnie też, które gdzieś tam leżą już od jakiegoś czasu, zamiast je wyrzucać, czy wrzucać na przykład do tych kontenerów, które gdzieś tam zawsze stoją na ulicy, to my po prostu zbieramy to wszystko, zbieramy od znajomych, od rodziny i raz albo 2 razy do roku wywozimy do schroniska. Przynajmniej mają, jak ja to mówię, drugie życie, a jest to zawsze dobre rozwiązanie dla zwierzaczków. Zdecydowanie częściej pokazuję Wam właśnie różnego rodzaju akcje lub też pomoc z naszej strony gdzieś tam w moich mediach, jak na Instagramie czy na Facebooku. Ale wiecie co, tak sobie pomyślałam, że zostawię Wam w opisie do dzisiejszego filmu link do tych schronisk, które właśnie my między innymi wspomagamy internetowo. Jest tam naprawdę bardzo dużo zwierzaczków, które potrzebują pomocy. Można wpłacić naprawdę niewielkie pieniądze i kupić im przeróżne rzeczy. Wybieracie sobie, co tam chcecie, czy to leki, czy to karmę, czy na przykład jakieś zabawki. Wybieracie sobie zwierzaka, który Was interesuje. My najczęściej wspomagamy koty, bo jakoś tak z kotami to wiecie, jak to jest. One są chyba bardziej opuszczone, bym powiedziała, niż pieski, ale oczywiście pieski też. No i kiedy mamy jakąś taką możliwość, że możemy wybrać się na spacer i miło spędzić ten spacer we dwójkę, ja i Max, to też czasami właśnie spacer z pieskiem ze schroniska jest bardzo fajną opcją i chyba nawet coraz więcej schronisk w całej Polsce organizuje właśnie takie akcje typu zabierz pieska na spacer. Świetna sprawa i też Wam gorąco polecam. Teraz jeszcze w dodatku mamy już ten okres jesienno-zimowy, więc na pewno takich spacerów te zwierzęta będą miały mniej ze względu na pogodę, ale pomyślcie, czy na przykład macie w domu właśnie jakieś takie niepotrzebne rzeczy, dzięki którym na przykład ocieplimy budy dla zwierzaków, czy przydadzą się nawet do ich czyszczenia jakieś ręczniki i tak dalej. Poczytajcie sobie na stronach schronisk, które gdzieś tam macie w okolicy Waszego miasta i dlaczego nie, to jest zawsze dobry uczynek, a potem serce się raduje. Chociaż powiem Wam, że kilka lat temu ja i moja siostra jeździłyśmy do innego schroniska, takiego pod Warszawą i zawsze bardzo żeśmy to emocjonalnie przeżywały. Przez kilka godzin był płacz, no ale tak to jest, kiedy widzi się zwierzęta, które cierpią, a z drugiej strony daje się coś tym zwierzętom i widać u nich tą ogromną radość. Ach, dobra, bo zaraz i ja się tutaj popłaczę, dlatego właśnie nie poruszam tych tematów, bo to są smutne tematy, ale wiecie co? Będę raz na jakiś czas Wam przypominać o tym, jak będę nagrywała gdzieś jakiś taki luźny vlog, to będę Wam o tym przypominała, bo to jest ważna sprawa, a zwierzaczkom w schroniskach i nie tylko, z różnych fundacji trzeba pomagać. No dobra, ja czekam teraz na Maxa, bo wyskoczył na chwilę po kilka rzeczy tutaj do swojego kolegi i jedziemy dalej, załatwiać resztę spraw. Tak, czyli dosyć taki intensywny rozjazdowy dzień. My już w domu, jak widzicie, zakupy udane. Co prawda nie dostaliśmy naszych ulubionych lilii, ale za to Max wybrał takie piękne czerwone tulipany, więc zaraz je stawię do wazonu. Jeszcze tak szybko pokażę Wam, co warto kupić na tym tygodniu włoskim w Biedronce. Jak widzicie, papardelle. Naprawdę bardzo dobre jakościowo. Polecamy. Giovanni Rana i tortellini. Wzięliśmy z zapasem, jak widać. Dwa rodzaje. Serem, ricottą i szpinakiem oraz prosciutto z serem, naprawdę bardzo dobre, na przykład do sosu śmietanowego, idealne. Tutaj mam jeszcze płatki parmezanu i też fajnie się sprawdzają, jak na przykład robię jakiś makaron zapiekany, a do zapiekanego makaronu, zamiast makaronu, na przykład gotowe gnocchi. My uwielbiamy je z sosem pomidorowym, sosem z ragu, są naprawdę bardzo dobre. Także widzicie, gnocchi, parmezan. Tutaj Max wybrał sobie jeszcze mortadelę, ale powiedział, że nie wie, jak smakuje, więc będzie sprawdzał. I prosciutto cotto, które też jest bardzo dobre. No i na zakończenie ryż do risotto i aż taka ilość karczochów. Słuchajcie, te karczochy z Biedronki właśnie w słoikach, w zalewie są naprawdę bardzo dobre. Przede wszystkim dobra zalewa i miękkość, twardość tych karczochów w sam raz. Także też Wam polecamy. No i tak to mniej więcej wygląda. To ja się biorę za rozłożenie kwiatów, ułożenie tego wszystkiego. O! Kilka dni temu przyszła do mnie moja nowa zabawka, słuchajcie, mój nowy gadżet, czyli blender bezprzewodowy BlendyGo. Jak widzicie, jeszcze go nie rozpakowałam, ale może na początek powiem Wam, że jest to bardzo fajna opcja. Ja ten blender widziałam już u kilku dziewczyn na Instagramie i stwierdziłam, że sama muszę go mieć, bo po pierwsze spodobało mi się właśnie to, że jest on bezprzewodowy i można go ładować przez USB, przez kabelek USB. Druga ważna sprawa to to, że mamy w nim 6 stalowych ostrzy i bardzo mocną baterię. Ta bateria trzyma ponad 8 godzin, z tego co podaje producent od 8 do 12 godzin, a czas pełnego naładowania to 3 godziny. Butelkę mamy wykonaną z bezpiecznego PCV o pojemności 380 ml. Ja wybrałam sobie kolor czarny, ale są też dostępne inne kolory tego oto blendera, między innymi chyba jasny różowy, ciemny różowy, niebieski, zielony. No dobra, to co, wyciągam go z opakowania, zaraz zobaczymy, czy trzeba go wcześniej naładować i myślę, że zrobię sobie jakiś pierwszy koktajl, przetestujemy jak działa. No dobra, zobaczcie, rozłożyłam go na czynniki pierwsze, mamy tutaj kabelek USB, są te ostrza i cała ta głowica, która uruchamia nam blender. Mamy też fajne sitko, zakrętka. No dobra, to ja go teraz złożę, ale podoba mi się to, że można go tak fajnie rozłożyć, bo będzie można też go dobrze doczyścić. Przygotowałam sobie już składniki, widzicie tutaj szpinak, kiwi, jabłko. Mam też moringę bio, dodam łyżeczkę, łyżeczkę nasion chia i wodę kokosową. No dobra, to zabieramy się za robotę. No i powiem Wam, że super, cichutki, fajnie wszystko się tutaj rozdrobniło, koktajl gotowy, oczywiście można go zabrać ze sobą już w całej tej butelce, która jest, no nie jest ciężka, jest taka w miarę, ale ja jestem z niego bardzo zadowolona. No i myślę, że na moim Instagramie pojawi się teraz dużo fajnych przepisów. A przy okazji pokażę Wam również, co będziemy mieć dzisiaj na obiad. I będą właśnie zapiekane kiełbaski z ziemniakami, z rozmarynem. Posypałam wszystko suszoną cebulą, odrobiną pieprzu, papryką czerwoną, solą i jeszcze troszeczkę skropiłam oliwą z oliwek. Dodałam też gałązki świeżego rozmarynu. Jak widzicie, kiełbaski są ponacinane, żeby też lepiej się przypiekły i wstawiam je teraz na 180 stopni do piekarnika na godzinę, a do tego będziemy mieć marynowane grzybki. Zapowiada się pysznie. Opowiadałam Wam ostatnio na temat mojej porannej pielęgnacji, będzie też filmik na temat wieczornej pielęgnacji, ale pomyślałam sobie, że nie będę robić już trzeciego filmu dotyczącego takiej dodatkowej pielęgnacji i pokażę Wam dzisiaj, jak to wygląda, a ta dodatkowa pielęgnacja to są oczywiście peelingi, maski i takie domowe zabiegi, które w tej chwili aktualnie wykonuję. No i może zaczniemy od tych maseczek. Ja powiem Wam, uwielbiam maski właśnie takie w płacie, stosuję przeróżne, tutaj akurat widzicie, mam płatki pod oczy kofeinowe z Sephory, które bardzo lubię, maseczki, tutaj mam maskę Mitomo. Naprawdę przeróżne maski, nie ma to dla mnie jakiegoś większego znaczenia, bo ja w tygodniu mam takie chwile, że lubię sobie właśnie nałożyć maseczkę, posiedzieć w niej 15-20 minut, coś na przykład podpisywać na Wasze komentarze. Zawsze to jest jakieś urozmaicenie pielęgnacji i ja takie maseczki bardzo różnie robię. Czasami robię 2 razy w tygodniu, czasami 3 razy w tygodniu, czasami raz w tygodniu, ale po prostu uwielbiam sięgać po maski w płacie. Kolejna ważna sprawa, zanim wykonam sobie maseczkę, znaczy nałożę sobie taką maseczkę w płacie, to robię peeling. Zawsze obowiązkowo stosuję peeling albo przynajmniej jakiś preparat złuszczający. W ostatnim czasie jest to właśnie taki peeling enzymatyczny, puder enzymatyczny Sensai. Bardzo go polubiłam. Powiem Wam, że to jest dla mnie nowość, bo właśnie jakiś czas temu pokazywałam Wam też na moim Instagramie i dostałam od Was bardzo dużo wiadomości, że ten peeling, że ten puder właśnie taki złuszczający to jest coś wspaniałego i miałyście rację. Naprawdę bardzo go polubiłam, ale mam też peeling drobnoziarnisty od Koi, który po prostu uwielbiam za jego zapach karmelkowy, zresztą już Wam opowiadałam o tym peelingu w filmie na temat marki Koi i też świetnie się u mnie sprawdza, więc zawsze pod maseczkę, przed wykonaniem takiej maseczki, przed nałożeniem maski w płacie, ale też zwykłej maski, zaraz Wam pokażę, takiej bardziej kremowej, robię peeling obowiązkowo, usuwam martwy naskórek, a potem nakładam maseczkę. Dobra. peeling już mamy zaliczony, to tutaj Wam pokażę jeszcze właśnie maseczki, które w ostatnim czasie bardzo lubię. Na przykład polubiłam tę maskę złuszczającą, nawilżającą od marki Dermalogica. W ogóle świetny patent, bo tutaj mamy taką kremową konsystencję, w niej zatopione takie kuleczki, które trzeba rozmasować na skórze. Fajne opakowanie, bo tutaj się, słuchajcie, naciska i wtedy wydostaje nam się produkt, ale skóra po tej masce jest wspaniała, jest taka dobrze nawilżona, ale z drugiej strony odświeżona. Nie ma mowy o żadnym ściągnięciu i podrażnieniu, nie ma też takiego widocznego złuszczania, ale naprawdę ta skóra wygląda bardzo, bardzo ładnie. Kolejna maska, którą też pokochałam i też stosuję, bardzo wydajna, to jest właśnie ta maseczka od Koi i też o niej Wam już opowiadałam. Ale mam tutaj też maskę od Kylie Skin, maskę, która między innymi w składzie zawiera ceramidy i powiem Wam, że ta maska jest naprawdę świetna. Ja nie spodziewałam się, że ona będzie tak fajnie działała na skórę. Zostawiam ją na całą noc, bo to jest maska całonocna i rzeczywiście skóra po niej wygląda pięknie. No i tutaj mam jeszcze dwa produkty od marki Oskia, o których Wam też mówiłam. Maskę z 10% kwasem mlekowym w formie takiej płynnej i tę oto maseczkę taką treściwą, też lekko złuszczającą i rozjaśniającą, ale te dwa produkty stosuję troszeczkę inaczej niż tak standardowo zwykłe maski na noc, czy właśnie taką maseczkę złuszczającą, czy maski w płacie. Już Wam mówię jak. No dobrze, wszystko sobie tutaj wyłożyłam i teraz mogę Wam opowiedzieć co i jak, a mianowicie raz w tygodniu, w niedzielny wieczór robię dla mojej skóry takie domowe spa. Twarz, szyja i dekolt, taki domowy zabieg, który zauważyłam, że w ostatnim czasie sprawdza się u mnie świetnie, daje mi dużo przyjemności, mam więcej czasu, mogę się dopieścić, no ale dobra. Zaczynam oczywiście od pełnego demakijażu, tonizacji, a następnie nakładam tę maskę od marki Oskia z 10% kwasem mlekowym. Zostawiam ją na 10-15 minut, później ją zmywam i aplikuję sobie na twarz, szyję i dekolt ampułkę. Tutaj akurat widzicie ampułki od Yasumi, ale ostatnio też korzystałam z ampułek marki Seis. I co robię dalej? Masaż. Zaczynam endomasaż z wykorzystaniem elektrostymulacji przy pomocy właśnie takiego urządzenia. Niedługo na moim kanale pojawi się film, troszeczkę więcej Wam na jego temat opowiem. A wokół oczu stosuję takie urządzenie, czyli Eye Lift Mini od Yasumi. No i właśnie, trwa to około 20 minut, czyli takie masowanie twarzy, szyi, dekoltu, później okolicy oczu na bazie właśnie takich ampułek i później nakładam kolejną maskę. I znowu tutaj pojawia się marka Oskia, o tych produktach już Wam oczywiście opowiadałam. Nakładam tę maskę na kolejne 10-15 minut, później ją zmywam i ostatni etap, wieczorna pielęgnacja, nakładam serum, później krem pod oczy i krem na noc. O tych produktach na razie nie będę Wam tutaj opowiadać, będę się wypowiadała na ich temat w wieczornej pielęgnacji, ale teraz widzicie, że to jest taki, powiedziałabym, proces, tutaj 10 minut, tutaj 20 minut, tutaj znowu 10 minut, później jeszcze zakończenie, taki proces dopieszczenia, który, tak jak mówię, uwielbiam ostatnio. Dopytujecie mnie też o zabiegi z urządzeniem Dermapen, ale na ten temat będzie oddzielny film. I co jeszcze chciałam Wam powiedzieć? No chyba tyle. Także spodziewajcie się w najbliższym czasie filmu odnośnie wieczornej pielęgnacji i też będą filmy na temat tych urządzeń. Muszę Wam powiedzieć, że ten dzień minął zdecydowanie za szybko. A teraz siedzę przed komputerem, odpisuję na Wasze komentarze pod filmami, dopiję sobie na spokojnie czystek i też, słuchajcie, idę spać. Jutro nowy dzień, trzeba go zacząć z pozytywną energią. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten dzisiejszy filmik. Trzymajcie się cieplutko i widzimy się w kolejnej publikacji. Buziaki, pa!